Czy wiesz, jak to jest, kiedy wstajesz 6 rano, albo 5 rano, albo 3 rano, albo niektórzy jeszcze wcześniej, no i musisz iść do pracy, do firmy. Tak, dzisiaj chciałbym Ci opowiedzieć o tym, ile Twój czas kosztuje, jak to policzyć i chciałbym Ci też opowiedzieć o takich 13 najczęstszych błędach, jakie ludzie popełniają przy planowaniu dnia i dzięki temu tracą po prostu bardzo dużą ilość czasu. Zaczynamy. Ja nazywam się Piotr Motyl. Poniżej tego nagrania znajdziesz więcej na mój temat, jak również materiały dodatkowe do tego nagrania. A tymczasem chciałbym Ci opowiedzieć o takiej historii, jak zrozumiałem, ile mój czas kosztuje, tak? Czy opłaca się go tracić po prostu na niepotrzebne rzeczy, czy opłaca się go po prostu marnować na złe zaplanowanie dnia. Mianowicie zaczynałem dosyć wcześnie, bo w wieku 20 lat to była moja pierwsza praca, kiedy znalazłem pracę i to całkiem niedaleko, kilkanaście kilometrów od mojej miejscowości. Znalazłem pracę w fabryce, która produkowała ciągniki, znaczy części podzespoły do ciągników Lamborghini. Z racji tego, że świetnie zaradziłem sobie z komputerami, z rysunkiem technicznym, bo też jestem, mam wykształcenie techniczne, dlatego też no, udało mi się jakoś zdobyć tą pracę, ale no, nie było tak kolorowo, bo mogłem tylko pracować na trzecią zmianę, bo tylko były wolne etaty na trzecią zmianę, co to powodowało, no, że w zasadzie szedłem na godzinę tam 22 i pracowałem powiedzmy do 6 rano, tak? No, czyli co to oznaczało, że praktycznie tak, cała noc, no, w nocy pracowałem, w dzień spałem i w zasadzie nic nie mogłem zrobić, nic nie mogłem zaplanować. Bardzo dużo mnie to kosztowało. Dodatkowo dochodziły jeszcze tak problemy, znaczy dodatkowo dochodziło marnotrawstwo czasu na dojazdy do pracy. Dlaczego? Bo w dzień to może jeszcze ok, tak? Znaczy w dzień, przepraszam, w lecie to może jeszcze ok, bo te kilkanaście kilometrów to można w kilkanaście, kilkadziesiąt minut, w zależności od korków czy natężenia ruchu gdzieś dojechać, ale w zimie, no jak ja mieszkałem w takiej małej miejscowości, gdzie wyjeżdżasz dosłownie za Lublin, są pola minowe, zasieki, potem nakaz nawracania dla Wron, smog ZUS, jego brat Cruz i potem dopiero wielkie zaspy, no to okazuje się, że ten dojazd do pracy zajmował mi czasami no, 40 minut, czasem półtorej godziny, w zależności ile było śniegu. No ale to jest naturalnie marnotrawstwo czasu. Załóżmy tylko optymistyczny wariant, że rano godzinę tracisz i wieczorem godzinę tracisz, znaczy po południu wracając z pracy tracisz. To okazuje się, że pracujesz w zasadzie nie 8 godzin, tylko 10 godzin, tak? A jeśli pracujesz jeszcze w takich nietypowych godzinach, jak powiedzmy druga zmiana czy noc, no to wtedy tak naprawdę w ciągu dnia no to śpisz, tak? Potem za bardzo nic nie możesz zaplanować. Często jeszcze jakieś nadgodziny pracy w weekendy, to tak naprawdę moje życie no, nie miało żadnej jakości i przy okazji no, też nie dawało mi to satysfakcji, pomimo że pieniądze na tamte czasy były całkiem ok. Natomiast szukałem jakichś rozwiązań. No i wtedy powiem Wam taką rzecz, też trafiłem na, wiadomo, na kilka książek. Potem się okazało, że też trafiłem na taką książkę 4 godziny tydzień pracy, też kilka lat później. To też o tym Wam później opowiem, gdzie trafiłem na takie zestawienia, tak, że no niektórych rzeczy w pracy się po prostu nie opłaca robić. I w dzisiejszym materiale chciałbym Ci opowiedzieć o takich 13 rzeczach, które no mi na pewno mocno przeszkadzały w planowaniu dnia. Tak. Jeśli chodzi o pierwszą rzecz, no to ja uważam, że następny dzień to w zasadzie zaczyna się już poprzedniego dnia, kiedy no planujemy po prostu następny dzień, co chcemy wykonać następnego dnia. Problem w tym, że wiele osób po prostu nie robi żadnego planu dnia poprzedniego na następny dzień, no i potem się zaczynają problemy. No ale tak, dobra, zaczynamy kolejny dzień, tak? Przede wszystkim to, co ja też zauważyłem, że tak, na samym początku, no to tak, nim się zbierzemy do pracy, no to taki mamy problem, że znaczy część z nas może mieć taki problem, że nie mamy takiej rutyny, że tak, że chcemy, że mamy coś zaplanowane, że kroczek po kroczku coś tam robimy, wstajemy, zaczynamy planować sobie dzień, czy przeglądamy plan z poprzedniego dnia, no i dzięki temu ten czas możemy efektywniej wykorzystać, tak? Potem marnujemy czas na dojazdy do pracy. To może być dojazd do pracy, może być to godzina, może być półtorej. Potem jeszcze dodatkowo powrót z pracy. Potem czwarta rzecz, jak już jesteśmy w pracy, to nim jeszcze praca się zacznie, no to potem się okazuje, że jeszcze mamy spotkania ze znajomymi, potem pogaduchy,
potem prywatne jeszcze często jakieś tam lekcje, powiedzmy biznesu, tak, w firmie, czy jakiś coaching, czy motywacyjne. No i potem dopiero powinniśmy się zabrać do pracy, ale okazuje się, że no tutaj kolejną rzeczą w zasadzie już potem się okazuje się, że musimy, jak już wchodzimy w jakąś rozmowę, to często ludzie nam opowiadają o jakichś tam swoich problemach. I to jest kolejny, często taki zjadacz czasu, który bardzo mocno wpływa na to, no ile w ciągu dnia tracimy czasu na tego typu ludzi, tak? A potem pokazuje się, że potem sami zaczynamy często narzekać, albo ktoś inny nam narzeka. To jest kolejna rzecz, która bardzo wpływa na planowanie naszego dnia, tak? Potem jak już się zabieramy do pracy, no to może być, powiedzmy, no nie wiem, już jesteśmy w pracy niby 2 godziny i potem się zaczynamy, musimy zrobić swoje zadania w pracy w zależności, czy pracujemy na etacie, czy w biznesie, no to mamy kilka projektów do zrobienia. To, co ja zauważyłem, to tak, wiele osób przez to, że tak, na początku traci czas, bo wydaje mi się, że robią jakieś tam ważne rzeczy, okazuje się, że to praktycznie było no, nieefektywne i nagle mają kilka projektów do zrobienia, potem się pojawia multitasking i nieumiejętny multitasking jest na pewno też kolejnym takim elementem, który no, zjada nam czas, tak, i to nas dużo kosztuje. Dodatkowo potem jak już zaczynamy robić, to są rzeczy, które można robić, można sobie zaplanować jakąś procedurę, tak? Bo to są rzeczy, które wykonujemy kolejny raz. I potem przygotowanie się, potem wymyślanie, co się wtedy robiło, tak? To praktycznie w każdej pracy, czy robimy marketing, czy zajmujemy się sprzedażą, czy jako przedstawiciel handlowy, no to też powinien mieć jakieś procedury, tak? Czy podejścia, czy rozmowy, zaczęcia rozmowy z klientem, czy zbudowania bazy, czy chociażby prowadzenie rozmowy handlowej, tak? Czy znalezienie dostawcy, to też jest jakaś tam procedura, którą można w mniej lub większy sposób sformalizować. Natomiast potem jak już no zrobimy jakiś projekt, już przejdziemy ten multitasking, no to pojawia się na pewno w wielu firmach biurokracja, bo potem na koniec dnia musimy wszystko zaraportować i często wypisywanie tych raportów nie jest zautomatyzowane. To, co ja widzę też u siebie, na przykład jest jeszcze wiele rzeczy, które mógłbym jeszcze bardziej zautomatyzować, chociaż i tak staram się bardzo wiele rzeczy zautomatyzować, te, które robię u siebie, czy to prowadzę sklep internetowy, czy no, działam w programach partnerskich, usługach, czy w ogóle w marketingu, czy w czymkolwiek innym. Natomiast okazuje się, że wiele osób po prostu no, traci dużo czasu tak na to. I co więcej, potem jak już zostaje nam ostatnie te, nie wiem, pół godziny, no to poświęcamy czas na przeglądanie social mediów, tak? No wiele osób jest teraz uzależnionych od wszystkich tych filmików, które wyskakują, tak? W internecie, czy Twittera, czy Facebooka, czy Instagrama. No i potem się okazuje, że na przeglądanie social mediów to nam dziennie schodzi, nie wiem, godzina, półtorej, albo no mniej, to w zależności jak ktoś ma zaplanowany dzień. Natomiast no potem już jak wracamy do domu, no to no ten czas, który musimy poświęcić, żeby dojechać do domu, to może być różnie, tak? No, może być to pół godziny, może być to godzina. Natomiast potem jak już wrócimy do domu, no to kolejną rzeczą, która zabiera nam czas, no to też jest często spędzanie czasu z nieodpowiednimi ludźmi. To są osoby, które nas czy dołują, czy potrafią nawet sabotować nasze projekty, czy zabierają nam po prostu czas, czy nas dekoncentrują. I no, ktoś kiedyś powiedział, że pokaż mi swoich 5 przyjaciół, a powiem ci, jaką masz przyszłość, tak? No i teraz zastanów się, tak? Jacy ludzie są wokół ciebie i jak to będzie w przyszłości wyglądać. Polecam co jakiś czas robić jakieś tego typu zestawienia, żeby sobie sprawdzić, ile czasu na każdą z tych elementów, na każdych z tych kwestii poświęcamy czasu. Dlaczego? Bo jak ja sobie policzyłem wcześniej, że w zasadzie jak policzyłem sobie, to wyszło mi, że na czystą taką pracę zawodową to może dziennie poświęcałem maks 3 godziny czasu. A co z resztą czasu? To jest nieefektywnie wykorzystany czas. I teraz jak to policzyć, to też poniżej w materiałach znajdziesz dodatkowe takie zestawienia, które ja sobie przygotowuję, żeby sobie tak policzyć, ile czasu dziennie, tygodniowo, miesięcznie poświęcamy na daną czynność. Wtedy sobie liczysz, ile ty zarabiasz, tak?
patrzysz, ile twoja godzina czasu kosztuje i nagle potem w zestawieniu widzisz, że rozmowy, nie wiem, tam z jakimś kolegą, który ciągle ci chce sobie dzwoni tylko po to, żeby ci ponarzekać, to nagle okazuje się, że to jest kilkadziesiąt godzin rocznie, a co może okazać się, że ten czas mógł kosztować cię kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych, w zależności od tego, ile zarabiasz. Ale to jest, tego się nie widzi, póki tego nie wrzucisz w zestawieniu. Ktoś kiedyś powiedział, co jest niepoliczone, nie będzie zarządzane. Ja też jestem tego zwolennikiem. Nie wiem, czy ci to pomoże, natomiast mi to bardzo pomogło, bo dzięki temu teraz, przez to, że tutaj przeanalizowałem sobie wszystko, postaram się wyeliminować wszelkie takie możliwe rozpraszacze. Tak, mianowicie, już nie muszę chodzić do biura, nie muszę wstawać do pracy. Skupiam się tylko na tym, żeby w zasadzie te 3-4 godziny pracować dziennie efektywnie, a resztę poświęcać czas na relaks i mieszkanie w takim miejscu, w którym po prostu lubię. No tu też bardzo mocno pomogło mi w tym temacie to, że prowadzę taki zdalny biznes. Tak, więcej na mój temat tutaj znajdziesz sobie poniżej w mailu. Natomiast czy ty możesz do siebie to zastosować? Myślę, że jak najbardziej. Nawet jak prowadzisz tradycyjną firmę albo planujesz ją dopiero przekształcić, to jak najbardziej powinieneś przynajmniej przeliczyć sobie te kwestie, bo no, ja mam taką ideę, że no, żeby wszystko to, co robię, czy pieniądze, mój czas, moją firmę, no żeby, no chcę czuć, że jest to, że ktoś traktuje to po prostu najlepiej, tak? I no i czy ja sam traktuję to po prostu najlepiej, tak? Czy po prostu efektywnie wykorzystam czas? Dlatego też poniżej znajdziesz materiały. Jeśli podobał ci się ten materiał, zostaw tutaj łapkę w górę, komentarz. Jeśli poniżej widzisz tego filmu, taki klawisz czerwony subskrybuj, to kliknij w niego. Jeśli on się zmieni na szary, to oznacza, że zostajesz widzem tego kanału. Także dziękuję i zapraszam do zapoznania się z następnym materiałem. Jeśli szukasz więcej wolności i niezależności dla siebie, dla swojego biznesu, to idealnie trafiłeś. Przygotowałem dla ciebie cały zestaw materiałów, które pomogą ci przygotować swój biznes do zarządzania zdalnie. Jeśli nie masz jeszcze biznesu, to pozwolą ci wytestować swój pomysł na biznes. Ja nazywam się Piotr Motyl, mam ponad kilkunastoletnie doświadczenie przy prowadzeniu biznesu, jak również ponad siedmioletnie doświadczenie przy prowadzeniu biznesu zdalnie. Moja idea to taka, żeby iść tam, gdzie mnie i moje pieniądze, jak również mój biznes, traktują najlepiej. Także trzy rzeczy dla ciebie do zrobienia.